Ja zaprogramuję Was na narysowanie jakiegoś wzoru. W jaki sposób to zrobię? Po prostu przeczytam Wam rymowankę, wierszyk. A Wy na podstawie tych informacji, które będą w wierszyku, narysujecie taki rysunek, jaki ja wymyśliłam. Ale nie martwcie się, jeśli okaże się, że się nie udało i ten rysunek nie wygląda tak, jak powinien, to nie jest to Wasz błąd, to jest mój błąd. To znaczy, że moja instrukcja była za mało precyzyjna i muszę ją po warsztatach poprawić. I teraz tak, zadanie będziemy wykonywać na dwa sposoby, do wyboru, jak kto woli. Możecie je zrobić na wirtualnej macie razem z Rafałem. Zaraz Rafał Wam pokaże, jak ją uruchomić, ale jeśli wolicie rysować, to możecie przynieść sobie kartkę w kratkę, czerwoną kredkę, niebieską i czarną i możecie to zadanie zrobić na kartce. Czyli jak wolicie. Jeśli kartka, to kredki czerwona, niebieska, czarna. Jeśli wirtualna mata, to teraz trzeba będzie otworzyć drugie okno. Chyba, że macie do dyspozycji też tablet, wtedy pracujcie na tablecie, będzie Wam wygodniej. Ale jeśli pracujecie na jednym urządzeniu, to trzeba będzie zrobić tak, żebyście widzieli jednocześnie nas i słyszeli i mogli pracować w drugim oknie. Pokazywaliśmy to tydzień temu, ale teraz Rafał jeszcze przypomni krok po kroku, jak to zrobić na wypadek, gdyby nam się troszkę zapomniało. Udostępnię Wam teraz swój ekran i zobaczycie, że tutaj sobie odrobinę ten ekran zmniejszę. Tak. I otworzę nowe okno. To nowe okno przesunę sobie tutaj odrobinę na tą stronę. I oczywiście muszę otworzyć wirtualną matę, czyli wpiszę akademia.edu/sense.pl i uruchomi mi się, otworzy mi się strona Akademii EduSense. Tutaj kliknę na aplikację i wirtualną matę. Jeżeli nie macie jeszcze, to prosimy tutaj wspierające nas osoby o wpisanie, o przekazanie Wam tego linku bezpośredniego do maty. Zobaczcie, mamy już załadowaną matę, czekamy na instrukcję Ani. Pamiętacie, w jaki sposób wkładało się na planszę kolorowe koła? Zobaczcie, po lewej stronie jest taka zakładka tło. Jak rozwiniecie sobie ten plusik, to tutaj macie różne kolory kół. O rety, ale widzicie, o jakich kredkach ja mówiłam? Czerwonej, niebieskiej i czarnej. A ja tu nie widzę czarnego koła. Czy to jest jakiś problem? Nie jest, oczywiście, że nie jest. Zastąpimy kolor czarny szarym. Więc jeśli w wierszyku będzie czarny, to Wy użyjcie po prostu koloru szarego. Też za każdym razem, jak się pojawi słówko kredka, to w Waszym przypadku, w przypadku tych osób, które pracują na wirtualnej macie, to będzie właśnie kolorowe koło. No to co, gotowi? Gotowi. Musimy się bardzo, bardzo skupić i wykonywać wszystko to, co będzie w instrukcji. Kolorowe kredki i plansza cała równo, regularnie pokratkowana. Słuchaj instrukcji uważnie, postępuj zgodnie z kodem, a Twoja praca będzie świetnie wykonana. Zaczynamy od dołu planszy. Szukamy, gdzie jest dół planszy. Patrzymy w lewą stronę. Tu jest miejsce startu. Pilnuj go, inaczej zadanie może zostać niedokładnie zrobione. Pierwszą kratkę od lewej i od prawej strony pustą zostawiamy. Jedna krateczka z lewej i z prawej pusta.
drugą i trzecią z każdej strony czarną barwą pokrywamy. A ja robię szary. Tak, drugą i trzecią z każdej strony, czyli z lewej i z prawej. Super. Też już macie? Dobrze. Róbcie samodzielnie, nie patrzcie na Rafała, dopiero jak zrobicie to sobie tutaj zerkajcie, bo on też może się pomylić, bo popełnianie błędów to zupełnie normalna rzecz. Więc starajcie się robić samodzielnie. Teraz kredkę z czarnej na czerwoną zamienimy. Dwa kolejne poziomy tym kolorem starannie wypełnimy. Całe dwa kolejne poziomy czerwonym kolorem starannie wypełnimy. Jeśli ktoś koloruje krateczki na kartce, to niech się nie przejmuje, że może troszkę nie nadążać. Po prostu zaznaczcie sobie kolorami odpowiednie kratki, a później je dokładnie pokolorujecie, dobrze? Teraz przygotujemy kolejny poziom, czyli czwarty od dołu. Jesteśmy już za połową zadania. Jeszcze nie mów o tym nikomu. Trzy pola z lewej niebieskie, czyli musimy zmienić naszą barwę na niebieską. Trzy pola z lewej niebieskie, jedno czerwone. Dwa niebieskie. Znowu czerwone. A za nim kolejne dwa niebieskie malujemy. Ostatnie pole w linii czerwoną barwą pokryjemy. Jeszcze raz powtórzę, bo tu była trudna część. Trzy pola z lewej niebieskie. Jedno czerwone, dwa niebieskie, jedno czerwone, a za nim kolejne dwa niebieskie malujemy. Ostatnie pole w tej linii czerwoną barwą pokryjemy. Mamy? Mamy. Następny poziom bardzo podobnie barwami wypełnimy. Jedyna różnica to pierwsza kratka z lewej strony. Ją pustą zostawimy. Tak jak ten poziom, a jedyna różnica to pierwsza kratka z lewej strony. Ją zostawiamy pustą, nic na niej nie malujemy. Ostatni poziom przed nami. Pomału zmierzamy do końca. Dwie puste kratki z lewej, a pozostałe to kolor czerwony, czyli nasza barwa wiodąca. Dwie kratki puste z lewej strony, a pozostały kolor czerwony, czyli nasza barwa wiodąca. Zadanie wykonane. Plansza w obrazek została przemieniona. Teraz spakujemy walizkę w Scratchu Juniorze i do naszego czerwonego autokaru zostanie wstawiona. Kiedy ekwipunek będzie już gotowy, to w drogę wyruszamy. Ucząc się programowania, przygodę też przeżywamy. Napiszcie proszę, czy Wam też udało się stworzyć taki autobus czerwony. Też Wam wyszedł czerwony autobus? Fantastycznie, fantastycznie. Jeśli ktoś jeszcze nie skończył, to teraz będziemy przenosić się do innej aplikacji. I jak zamkniecie to okienko, to po prostu Wasz rysunek zniknie. Więc bezpieczniej będzie zminimalizować je. Po prostu tak hop, zrzucić do dołu. Wtedy będziecie mogli do Waszej pracy wrócić. Pamiętacie też pewnie, że możecie tutaj sobie skopiować link, wtedy zapamiętacie ją na długo,
albo wybrać matę jako obrazek i wtedy możecie sobie zapisać do na przykład wydrukowania w późniejszym czasie.